Marcin Zasada, witam państwa. Naszym gościem jest Halina Bieda, senator Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. A więc Senat uchwalił Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Żadnych wątpliwości? Żadnych poprawek w Izbie Wyższej? W Izbie Wyższej poprawek żadnych nie było, a jedyna wątpliwość i takie pytanie zadałam. Skąd zmiana daty, ponieważ uchwała i apel do prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, sejmiku województwa śląskiego był, aby... Ten dzień przypadał 16 lipca. 16 lipca. Z 16 lipca zmieniono na 20 czerwca. Czy którakolwiek z tych dat odpowiada mm, dynamice któregokolwiek z Powstań Śląskich? Panie redaktorze, ja myślę, że w przypadku Powstań Śląskich mamy taki chłopot, że po pierwsze były trzy, co roku, co roku inne, nie tak może prosto jak w przypadku innych gdzie raczej dzień wybuchu jest upamiętniany. Natomiast no, tutaj myślę, że z datą rzeczywiście byłby kłopot. Natomiast... No ale jaki kłopot? No trzecie mówimy o trzecim powstaniu, które najważniejsze. Trzecie powstanie wybuchło, przypomnijmy. W nocy z 2 na 3 maja. A ponadto, proszę państwa, pani senator, te wszystkie wspaniałe powstania w. Kalendarzu Świąt Narodowych czcimy zawsze w dniu wybuchu. Wielkopolskie od niedawna, styczniowe, listopadowe, powstanie to warszawskie i tak prawda. dalej. I tutaj ja też zawsze byłam zwolennikiem, jeszcze będąc dyrektorem Muzeum Powstań Śląskich, aby właśnie raczej wieczorem 2 maja, ponieważ 3 maja mamy Narodowe Święto Konstytucji, 3 maja, no, które dopóki nie było Dnia Powstań Śląskich, wiadomo, że było świętem ważniejszym i te powstania Śląskie no, gdzieś były zawsze doczepiane do obchodów, tak, pamiętano o nich, myślę, głównie na, na Śląsku, natomiast w pozostałej części kraju, tego świętowania yy, yy, A Więc nie, cała nie Polska było. nie będzie uczyć się daty wybuchu III Powstania Śląskiego, bo Sejm yy, ostatecznie podjął decyzję o w dacie 20 czerwca, w yy, decyzję o ustanowieniu wtedy Narodowego Dnia Powstania Śląskich. Natomiast Senat, mając do dyspozycji różne narzędzia, z których zwykle korzysta, postanowił po prostu przegłosować to w takim właśnie kształcie, jak zaproponował Sejm. Panie redaktorze, yy, dobrze wszyscy wiemy, że dzisiaj mamy taką sytuację, że 99,9% naszych poprawek Żyje tylko od momentu, kiedy je y, uchwalimy, do momentu wejścia do Sejmu. Po co je uchwalacie w takim razie w innych y przypadkach? Co robicie? Y uchwalamy je, bo uważamy, bo uważamy, że tak należy robić. Tak? A że tym to razem co jest nie złe. Na... Uważaliście, że nie należy tego poprawiać? Y to znaczy, powiem tak. Dyskutowaliśmy na ten temat, natomiast tu rzeczywiście no, idealnej daty nie ma. Y dlatego że no, 2 maja argument był taki, że to jest też y Dzień Flagi. Y myślę, że. Tak jak powiedziałam, idealnej daty, jeśli chodzi o powstania śląskie, nie ma. Mnie bardziej interesowało, dlaczego apel Sejmiku Województwa Śląskiego został, została ta data zmieniona. Stanęło na 20 czerwca, natomiast ja uważam, że przy okazji może i tej ustawy, i poprzednich jakichś upamiętnień. Uważam, że dużo osób nauczyło się, że śląsk nigdy nie był pod zaborami. Ja no uważam, proszę. że to jest cenna edukacja. Halina Bieda, senator Platformy Obywatelskiej jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do, Do zobaczenia. Usłyszenia. dziękuję. Już teraz na żywo, dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Halina Bieda, senator platformy obywatelskiej Dzień dobry, jest na przykład. Witam ponownie oraz drugi panią i państwa witamy. A więc jeszcze raz. Państwo nie słyszeli, 20 czerwca już w tym roku będziemy obchodzić setną rocznicę powstań śląskich, chociaż oczywiście tego 20 czerwca żadne z powstań śląskich nie wybuchło, nie jest to żadna data związana z samym ja powstaniem Śląskimi I Senat na to, pod, na taką propozycję Sejmu podniósł. Rękę w górę jednogłośnie. I ja muszę tylko sprostować, że nie będziemy obchodzić setnej rocznicy Powstań Śląskich, bo to obchodziliśmy przez poprzednie lata. Yy, no, no tak, no de facto <laughs> tak, ale w praktyce będzie to Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Więc yy, święto tychże Powstań Śląskich, setna rocznica, bo setna rocznica yy, tego, do czego odwołuje się ten dzień, czyli wkroczenia defilady na ulicy Warszawskiej. No 20 czerwca rzeczywiście mamy setną rocznicę, kiedy wojsko polskie było już na terenie Katowic, potem w kolejnych dniach było to w kolejnych miastach. No w ten sposób się to odbywało. Po drugiej stronie również tak było. Natomiast 16 lipca to jest podpisanie aktu objęcia części Górnego Śląska przez Polskę. A to dlaczego właściwie... Hmm... Doszliśmy do tego, dlaczego ta data została zmieniona. Jedna niezbyt fortunna na drugą. Mm, Też tak chyba do końca fortunną. do tego nie doszliśmy wytłumaczenie. Może ktoś ma urlop przez 16 e, lipca. Wytłumaczenie nie, nie było, było takie, że właśnie idealnej daty nie ma, a 20 czerwca jest bardziej datą rozpoznawalną niż 16. Rozpoznawalną w jaki sposób? No to już trzeba autorów pytać. E, Panie senator, o co tu chodzi tak naprawdę? Bo jak mówiliśmy przed przerwą, data 2 maja byłaby pod każdym względem właściwsza w tej sytuacji. Tym bardziej weekend majowy, no jakoś no dałoby się to wszystko pewnie lepiej zorganizować. Czy ktoś zaspał z setną rocznicą powstań Śląskich, czy, czy jest był inny powód? Setną rocznicą powstań, trzeciego powstania, która przypomnijmy miała miejsce w zeszłym roku. Trzeba by pytać autorów, czy ktoś zaspał, czy ktoś tak chciał. Apel do prezydenta był kierowany przez Sejmik Województwa Śląskiego. I tam w apelu Sejmiku była data lipcowa z kolei. Tak, była data 16 lipca. Czy pani, panią w tej sytuacji wnuczki powstańca? Prawnuczki. Prawnuczki? Prawnuczki powstańca śląskiego? Nie razi trochę, bo jeżeli ktoś nie zaspał, to jest druga możliwość, pewna taka protekcjonalność wobec tej pamięci o powstańcach, bo tyle jest mówienia o przelewaniu śląskiej krwi snach o Rzeczpospolitej, a kiedy przychodzi do upamiętnienia tych powstań śląskich, no to właśnie wybiera się datę defilady z, na czele której stał generał Szeptycki w Katowicach. Ja powiem tak, daty to jest jedna rzecz, ważna jest pamięć taka indywidualna i osobista i to w jaki sposób do tego podchodzimy, to w jaki sposób o tym uczymy. Także Jak to ja... będzie wyglądało w takiej sytuacji? To znaczy na Śląsku będzie się 32 maja Rocznicę Trzeciego Powstania Śląskiego na przykład, a oprócz tego będzie Narodowy Dzień Powstania Śląskiego w czerwcu? Ja myślę, panie redaktorze, nie wyprzedzajmy faktów, zobaczymy jak to będzie, bo ja uważam i w dalszym ciągu zawsze o to dbałam, żeby właśnie. 2 maja było to upamiętnienie wybuchu Trzeciego Powstania śląskiego, natomiast w jaki sposób będziemy obchodzić Narodowy Dzień Powstań Śląskich zobaczymy w tym roku pierwszy raz. Zobaczymy już za miesiąc, proszę Państwa. A kiedy zobaczymy pani senator, czy ostatecznie coś takiego jak centralny port komunikacyjny, a także kolej, ta szybka kolej, która ma do tego giga lotniska prowadzić powstaną? Pytanie jest, czy w teorii, czy w praktyce? Znaczy w teorii to... Ee, nie wiem, czy to cokolwiek zmieni. Jeżeli w, te, w teorii to już istnieje. W <grym> teorii istnieje, w praktyce zobaczymy, biorąc pod uwagę, że za... Kilka lat, 2025 powinno się to pojawić, jeśli chodzi o kolej... No, no, o, kole, o, o tej szybkiej kolei, która prowadzi do tego... Szybka kolej chyba 2027, ale... Nie, 2025 powinna być gotowa, ta przynajmniej, ta odnoga, która prowadzi przez do nas. Śląsk. Ja myślę tak, w przestrzeni gdzieś funkcjonują różne daty. Natomiast dzisiaj, co jest ważne, to przede wszystkim mm, przebieg tej kolei, ponieważ w wielu regionach, bo ja sama też wiem w Wielkopolsce Sador, ale o to słynnym Pani Y. Pani odpowiedziała na moje pytanie. Pani wierzy w to że, to, że to powstanie? Były szef CPK ma głębokie wątpliwości na przykład. Ja powiem, ja też mam wątpliwości, biorąc pod uwagę y, tempo prac i, i że ciągle... Jak w Piosence Golców na razie mamy yy, Mamy ściernisk. połowę roku no. 2022. Tak. i w, czyli za dwa i pół roku powinna, czy do trzech lat, powinna, o, załóżmy trzy lata, powinna przez powinna śląskie miasta przecinać super szybka kolej do tego Dziś... istniejącego na razie w teorii portu komunikacyjnego. Dziś na razie mamy yy, chociażby spór, i moim zdaniem niedogadanie się między PLK a. CPK na przykład Jastrzębie będzie otaczane dwoma liniami kolejowymi. Dziś nie ma żadnego połączenia. Myślę, że dzisiaj z koleją mamy taki problem, że powinniśmy jakby przekonywać pasażerów i robić wszystko, aby im to udogodnić, aby rzeczywiście tą koleją się przemieszczali, tak? Bo wiele połączeń kolejowych jest likwidowanych z powodu braku pasażerów, tak? Kolej szybkich prędkości, myślę, że gdzieś w marzeniach ona nam się Pokazuje. Natomiast pytanie, czy kolej szybkich prędkości w takim zagęszczeniu, jak mamy na Śląsku, jest takim idealnym rozwiązaniem. Mieszkańcy protestują oczywiście Mieszkańcy protestują, przebiegą tej tak, kolei do CPK. Ale co ważne, dogadali się między sobą. A dogadali się między sobą w jaki sposób? Co do tego, aby wskazać pod uwagę przebieg linii 170. I, I dawnego przebiegu linii 65, yy, głównie w tym kontekście właśnie, aby nie budować jakby no, nowego Czyli przebiegu, alter, chodzi nowego o te, alternatywne rozwiązania. Tak. Tak? Chodzi o te alternatywne rozwiązania. I na spotkaniu u pana wojewody wręczyli ministrowi chorale takie oświadczenie, gdzie są wszyscy podpisani. My wczoraj, jako senatorowie Zespołu Śląskiego poparliśmy również. Yy, to ich oczekiwanie i tę prośbę aby te dwa warianty wzięto pod uwagę przy stesiu tak czyli przy tych badaniach rozwiązań ekonomicznych i terenowych to jest to ostatnie spotkanie w, w poniedziałek czy w pią zeszły piątek zeszły piątek przed kilkoma tak, dniami tak, u wojewody tak, tak, tak z, z senatorami między innymi tak, protestującymi mieszkańcami tak to są dwa alternatywne rozwiązania tak, które zostały tam przedstawione tak. w porządku e, tylko dlaczego podpisali się pod nim wszyscy zainteresowani Oprócz najważniejszego, czyli Katowic. Z tego co wiem, yy, chyba w przyszłym tygodniu takie spotkanie z yy, prezydentem krupą też yy, ma się odbyć. Yy, ja myślę tak, że ważne jest, że w ogóle ze sobą rozmawiają i się dogadują, i to był ten podstawowy zarzut na pierwszym spotkaniu i na spotkaniu u wojewody. Pierwsze spotkanie było w Senacie. Że z, samorządowcy głównie mieli o to pretensje, że się z nimi nie rozmawia. tak? Tam są miasta, które zostaną przecięte, dziś już są przecięte autostradą A1, za chwilę zostaną przecięte koleją szybkich prędkości i miasto to tak naprawdę zostanie poszatkowane na dwie lub na trzy części. Ale Katowicą, co tajemnicą nie jest, nie pasuje wcale. Yy, znaczy, nie pasuje wcale. Na przykład Katowicą nie pasuje, bo yy, poszczególne miasta mają swoje. Tutaj interesy, że ślad tej kolei wejdzie w zabudowę w Podlesiu na przykład czy w którejś z południowych dzielnic. Dokładnie tak. Natomiast... A te alternatywne rozwiązania to nie jest tak, że to są rzeczy, które są uzgodnione wśród całej reszty mniejszych miejscowości, których ten, ten problem dotyczy, a tak naprawdę mniej korzystne dla katowic? To znaczy tak, i nawet jeśli dziś jest to mniej korzystne dla jednych lub dla drugich, to ja uważam, że sam fakt, że ze sobą rozmawiają i że uzgadniają, to jest na pewno rozwiązaniem korzystnym, tak? I co dla mnie jest ważne, że tam nie ma takiej, takiego funkcjonowania, że jedno miasto mówi nie, nie, niech idzie przez inne, inne mówi nie, nie, najlepiej przez trzecie, tylko ze sobą siadają i rozmawiają i próbują znaleźć rozwiązanie. W poniedziałek w Senacie będzie konferencja dedykowana Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu, dedykowana. też będziemy o tym rozmawiać, ale też myślę, ja też na nią się wybieram. A to jest konferencja wasza, senatorska? Tak. Tak. Dotycząca Śląska, czy w ogóle? W ogóle, CPK, ale jesteśmy tam też zaproszeni. Wiem, że i strona społeczna, i ja również, i, i senatorowie z Województwa Śląskiego, i z Wielkopolski, gdzie też mamy problem ze słynnym Y, będziemy w tym uczestniczyć i też te tematy poruszać. Widzi, czy widzi Pani możliwość dogadania się samorządów po stronie Śląskiej, tych, których ten problem dotyczy, niejako w kontrze do CPK? Ja widzę, że, się, że jest taka możliwość, bo uważam zawsze, że jak się rozmawia, to jest szansa. Wiadomo, że idealnego rozwiązania się nie znajdzie, no bo trudno pogodzić kilkanaście tak? no gmin idealnie. Natomiast uważam, że w takiej sytuacji no, każdy musi też, jakby ważny jest kompromis, tak, że, żeby ta linia no, miała jak najbardziej pożądany dla wszystkich przebieg. Albo może najmniej uciążliwy. szkodliwy. Dokładnie. Natomiast... Czy pani nie widzi takiego zagrożenia, jak to zwykle bywa, że każda gmina ratując siebie w tej sytuacji będzie niejako zwalać problem na sąsiada, żeby to właśnie tam biegły tory, a nie u nas? Dotychczasowe rozmowy i zapewnienia y, wszystkich tych y, samorządów y, dla mnie są bardzo optymistyczne, bo rzeczywiście nie jest tak, że jeden mówi nie, nie, niech idzie przez... Y, pole czy tam obszar sąsiada, natomiast oni ze sobą rzeczywiście rozmawiają i pokazują rozwiązania. Hmm, a tak a propos jeszcze te dwie linie w Jastrzębiu. To dzisiaj się to dla wielu również specjalistów od kolei wydaje dość osobliwym rozwiązaniem. No, być mamy, mamy tę ten, ten, ten linię, która powstanie dzięki pro, w ramach programu kolej plus no i ta, i ta druga. To jest jakiś jakikolwiek argument, ktoś tego nie zauważył, w skąd to się To znaczy, działo? my po, podnosimy ten argument, że yy, no, niektórzy nie mają w ogóle połączeń kolejowych, niektórzy będą mieli yy, z dwóch stron, tak? To jest też pytanie o, o przestrzeń, no bo te obydwie linie, one gdzieś muszą biec, tak? Czyli będą albo okrążać jastrzębie, albo je, je przetną równolegle. Natomiast yy, padały takie pytania na spotkaniu u pana wojewody, że jak samorządy, przez które... Jedna i druga linia gdzieś tam będzie biegła, no na co mają wydać pieniądze, tak? Na razie odpowiedzi nie, nie uzyskano. Takie pytanie zostało zadane. Czekamy na odpowiedź. A, a co właściwie? Jaka jest procedura tutaj z punktu widzenia zwykłych mieszkańców, którzy obawiają się, że zaraz im przez podwórko będzie poprowadzona linia kolejowa. Co, co, co to będzie właściwie? Rozumiem, jakaś szybka procedura wywłaszczeniowa na mocy specy ustawy? Yy, być może tak będzie, natomiast do wywłaszczeń jeszcze. Znaczy, nie... Oczywiście o ile nie, nie, nie zgodzą się na odszkodowanie, tak? To znaczy tak, jest to na pewno trudny proces, bo po pierwsze y, pytania na przykład takie, jeśli ktoś ma wzięty kredyt, tak, to on dostanie po jakiej cenie, skoro raty kredytu dzisiaj rosną y, prawie, że no z proszę, dnia na dzień. było takie pytanie poruszane, była taka kwestia poruszana na spotkaniu u Tak, była taka kwestia co powiedział poruszana. Co minister Chorała. I Już mówię. Nie doszliśmy do y, problemu pod tytułem wywłaszczenia, jesteśmy umówieni w połowie czerwca, że będzie spotkanie w Mikołowie dedykowane właśnie tylko temu tematowi, ponieważ no tutaj pytań jest bardzo dużo, tak? Po cenie, po jakiej cenie, z jakiej daty, co z kredytami, y, ale dopóki nie będą wyznaczone te tereny, no to wszystko to jest y, jakby pewną abstrakcją. Co Senat właściwie może w tej sytuacji, poza jakby próbujecie wejść w rolę takiego mediatora w tej sytuacji? I to jest chyba sufit, wasz sufit, jeżeli chodzi o możliwości. To znaczy mediatora i też pewną przestrzeń, gdzie te dyskusje mogą się toczyć, tak? My uważamy, że dzisiaj w Sejmie nie zawsze jakby to, to jest wszystko możliwe, ale staramy się i tutaj zgodnie 13 senatorów z województwa podejmować te tematy i organizować te spotkanie, żeby tworzyć przestrzeń do do wypowiedzi tak i do próby jednak porozumienia się. Panie Senator, to jeszcze na koniec. Czy Senat, yy, Senat nie chciał naprawiać Narodowego Dnia Powstań Śląskich, natomiast yy, mimo podobnych realnych możliwości wpływu na to, co uchwala Sejm, zamierza naprawiać Polski ład? Yy, zamierza, nie tylko zamierza, ale poprawia, yy, chociażby w, w kontekście osób samotnie wychowujących dzieci? Podjęliśmy inicjatywę ustawodawczą, taką, aby przywrócić to, co Polski Ład zniszczył, tak? czyli możliwość rozliczania się osób samotnie wychowujących dzieci właśnie z dzieckiem czy, czy z dziećmi. tak? Wiemy też, że. Ale czy to Sejm przypadkiem nie uchwalił tej ustawy o PIT, która obniża dolną stawkę, de facto załatwia. Tak. w jakim stopniu ten problem, tak zrobił, naprawia ten problem. Sejm tak zrobił i my tą ustawą będziemy się zajmować na początku czerwca i tam również zgłosimy te poprawki, ponieważ padły takie pytania, dlaczego nie czekamy aż ustawa właśnie o, o picie wejdzie pod obrady Senatu i tam nie zgłosimy tych poprawek. No my uważamy, że trzeba robić wszystko, co się da, więc podjęliśmy własną inicjatywę ustawodawczą. to jest roczno, półtora krotność tak, kwoty wolnej, tak, tak? czyli rozliczamy tak naprawdę pół dziecka. Pół dziecka rozliczamy, a w... Y naszym wracamy do tego, co było przed polskim ładem. O ile co Sejm obowią... oczywiście tak. zaakceptuje Waszą propozycję. Zobaczymy, ale będziemy również zgłaszać te same poprawki do ustawy sejmowej. Panie senatorze, na koniec. Eee, taka prawo powstań śląskich. Rok 2023, jak prezentował w tym studiu właśnie poseł Andrzej Gabron, prawa i sprawiedliwości, może być rokiem Wojciecha Korfantego. Dobrze, niedobrze, słusznie. To znaczy, ja uważam, że wojciech Korfanty, bez względu na to, która strona go ocena, ocenia, to był silną osobowością. Myślę, że był bardzo skuteczny. Czy taki rok będzie, zobaczymy. No naturalnie. Przede wszystkim ma dosyć silną konkurencję. Tam Maurycy Mochnacki, Aleksander Fredro. My no, zgłosiliśmy inicjatywę. Jerzy jest też Wysława, tak, jest oczywiście, bo my mamy swoich pięciu bohaterów. Senat tak, ma możemy. swoich pięciu, Sejm ma swoich siedmiu. <laughs> Proszę Państwa, rok 2023 będzie miał 20 patronów, bo jeszcze strona społeczna Myślę, może ktoś że, że 20 patronów nie będzie. Czasem się zdarza, A jak, że jakich, bohaterowie. I zgłosił Senat? Senat ma czas do końca września i Aha. my na razie zgłosiliśmy y, panią Wisławę Szymborską, nobliskę, która w przyszłym roku obchodziłaby setną rocznicę y, urodzin, aby A, to. fanty było... 150. Być może zgłosimy. Być może zgłosimy. <laughs> to ma jakiś sens, jeżeli tych patronów roku jest więcej niż... To znaczy ma sens, no bo czasem... Pani senator, pani wie, kto jest patronem roku 2022? Tak, wiem. Bieżącego? Kto? I już mówię, rok 2022 to powiesz że jest stulecie, yy, stulecie Senatu. No to wiadomo, to <grym> pamiętamy. <Coś grym> to, jest, to jest rok też Konstytucji, tradycji konstytucyjnej. Ponieważ była i jest i rocz, była, no bo już marzec minął rocznica Konstytucji Marcowej, Konstytucji 3 maja. To Jak jest to rok roku? Bartoszewskiego, to jest rok Bronisława Geremka i rok Botaniki. Proszę państwa, yy, pani senator przygotowana, ale czy coś to zmienia w naszej wyobraźni? Rok Botaniki, Bartoszewskiego, no z się szacunkiem oczywiście, ale... To znaczy, yy, no pytanie jest zawsze o grono, do których yy, dotrzemy, tak? A nie lepiej w tej sytuacji, żeby... Taki patron był naprawdę jeden. A czy pan redaktor sobie wyobraża, że jest możliwość, żeby, jak to mówią gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania, żeby no, wybrać po to, takiego po konkretnie jednego? To jest większość arytmetyczna w Sejmie, żeby o tym zadecydować. I, i ja no. uważam, że póki co w, w regulaminie zarówno Sejmu, jak i Senatu jest tak, że wybieramy kilku patronów. Dopóki się to nie zmieni, tak będzie. Więc być może, proszę Państwa, w przyszłym roku będzie to Wojciech Korfanty wraz z Maurycym Mochnackim, Aleksandrem Fredro, Jerzym Nowosielskim. Są dwie propozycje e, również Wisławy Szymborskiej i jeszcze wielu e, innych. Halina Bieda, senator Platformy Obywatelskiej, była dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego, miłego, dnia miłego weekendu. I weekendu nawet. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.